Druga część 13 sesji w dniu 22 grudnia 2015 roku. Więc proponuję, aby zostały przeczytane zmiany. Przegłosujemy każdą zmianę, a następnie dopiero całą uchwałę przegłosujemy w całości już ze zmianami, które tutaj będą przedstawione. Bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie zmian. Zgodnie z sugestią, paragraf 3, ustęp 6 skreśla się poprzednią jego treść, czyli corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się gala mistrzów, dla której uczniom zostaną wręczone nagrody i dyplomy. I ten ustęp 6 przyjmuje brzmienie. Laureaci Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka uhonorowani będą w trakcie uroczystości zorganizowanej przez wójta gminy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej zmiany? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Bardzo proszę komisję o przedstawienie kolejnej zmiany. Tak, i druga zmiana, paragraf 6, ustęp 3. Lista uczniów, którym zostanie przyznana nagroda za zgodą rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, będzie corocznie publikowana na stronie internetowej gminy Porąbka. Czy to jest jasne? Myślę, że tak. Dziękuję. Czy, szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. W takim razie proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie całego projektu uchwały tej gminy. Proszę bardzo. Uchwała nr 13 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów Gminy Porąbka. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Porąbka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Przepraszam za przejęcie. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Porąbka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Zawarcie porozumienia z powiatem bielskim w przedmiocie realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec Roczyny Andrychu w gminie Porąbka oraz przebudowa ulicy Górskiej w Czańcu. Kto chciałby zabrać głos? Dobrze, że to sprawa, tak, to może nie poprawić. Natomiast powiatowa, w zasadzie zarząd powiatowy jest praktycznie na finale składania dokumentacji do programu rozwoju obszarów wiejskich. Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2017. Z tych przeprowadzonych takich analiz wynika, że jesteśmy, bo wszyscy mamy w tym, że tak powiem, interes w stanie uzyskać 9 punktów, czyli to jest takie minimum, żeby po prostu wniosek przeszedł. Natomiast pojawiła się możliwość uzyskania dodatkowego punktu, który byłby takim, można powiedzieć, atutem w wypadku, gdyby coś poszło nie tak, byśmy po prostu jakiś punkt stracili, a tą możliwością jest jakby gmina po prostu jedną z dróg, która się łączy z planowanym zakresem przebudowy, się łączyła po prostu. Nasza, która będziemy też planowali do przebudowy, mam na myśli utworzenie jakiejś nakładki i uregulowania domu. Jest to po prostu taki atut. Gdybyśmy po prostu taką inwestycję zrobili w roku 2017, przynajmniej rozpoczęli, byłby to dodatkowy, że tak powiem, punkt do tej dokumentacji, a ta uchwała, ten projekt tak naprawdę uchwały byłby załącznikiem do wniosku, który już 5 stycznia zarządów powiatowych chce składać do marszałka do realizacji tego programu. Także byłby to na pewno atut. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej kwestii zabrać głos? Pan Roman. Koszt finansowy, jaki udział procentowo się jest? Wiadomo, gminy był? To jest na razie
uchwała intencyjna, natomiast ja będziemy do tego musieli wykonać oczywiście dokument. Tak, żeby się. To jest ich uchwała intencyjna i tak jak mówię, jest to premiowane, dlatego na pewno warto. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 Rzym skierowane przez 2015 Rady Gminy Koronka z 22 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcie porozumienia z powiatem bielskim w przedmiocie realizacji inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec Roczyny Andrychów w gminie Koronka oraz przebudowa ulicy Kurskiej w Czańcu. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koronka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w budynku urzędu gminy Koronka oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze sołectw. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie sprawozdań. I tutaj punkt 1. Kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie remontu dróg na terenie gminy Koronka. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o sprawozdanie. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie gminy Koronka w dniu 8 grudnia 2015 roku. Komisja Rewizyjna w składzie Władysław Hałasz, Przewodniczący Komisji, Andrzej Pasjanowski, Wiceprzewodniczący Komisji, Tomasz Nadworczyk, Sekretarz Komisji, Adam Sofiak, Członek Komisji. Na podstawie uchwały nr 4/24/2015 Rady Gminy Koronka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia na 2015 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koronka oraz uchwalenia uchwały z dnia 2 grudnia 2015 roku wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Koronka przeprowadziła kontrolę w zakresie remontu dróg na terenie Gminy Koronka. W trakcie kontroli wyjaśnień w imieniu wójta gminy udzielał pan Tomasz Sordy, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej. Podczas kontroli komisja zapoznała się z 1. umowami na dostawę materiału kamiennego na drogi, 2. umowami na dostawę masy asfaltowej do remontu cząstkowego dróg, 3. umowami na usługę transportu masy asfaltowej, 4. umowami na remonty dróg, 5. kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 6. protokołami odbioru robót. Wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna do procedur realizacji i dokumentacji remontu dróg na terenie gminy Koronka nie wniosła zastrzeżeń, tudzież nie sporządziła wniosków pokontrolnych. Poszczególne zadania zlecone wykonawcom były realizowane w sposób właściwy, faktury przedkładane przez usługobiorców były zgodne z postanowieniami zawartych w umowie. W ramach remontu dróg w 2015 roku zrealizowano 1. dostawy materiału kamiennego do uzupełnienia na ubytku w drogach o nawierzchni kluczniowej oraz do utwardzenia odcinków dróg materiałem kamiennym na łączną kwotę 39 058,85 zł. 2. cząstkowe dróg gminnych, tak zwane łatanie dziur, na łączną kwotę 106 665,10 zł, w tym masa asfaltowa 82 421,80 zł brutto i usługa przewozu masy 24 243,30 zł brutto. 3. Remonty i modernizacje dróg w ramach środków budżetowych na łączną kwotę 95 133,24 zł. 4. Remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi na łączną kwotę 307 866,60 zł. Niezależnie od wyników kontroli, Komisja Rewizyjna, analizując problematykę remontu dróg, stwierdza, iż istnieje potrzeba przeznaczania w corocznym budżecie większych nakładów finansowych dla ich modernizacji. Szczegółowy przebieg czynności kontrolnych obrazuje protokół z kontroli, który sporządzono w 3 nieuroczniących egzemplarzach. Otrzymali go kierownik kontrolowanej jednostki, przewodniczący Rady Gminy, Komisja Rewizyjna. Podpisany przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania przez Komisję Rewizyjną? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy. I tutaj proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o
Tak, czy jest wspólne? Zastąpię, bo głos traci. Dobrze, w takim razie bardzo proszę, Komisja Budżetu. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Rada Gminy Porąbka uchwała nr 2 łamane przez 6/2014 dnia 9 grudnia 2014 roku powołała stałe komisje, ustaliła ich skład osobowy oraz przedmiot działania. Prace w poszczególnych komisjach zadeklarowali następujący rad. Komisja Budżetu, członków 15, nie będę czytał, czyli pełny skład rady naszej gminy. Komisja Kultury, Pękala Roman, to zaznaczę, że w Komisji Budżetu przewodniczącym jest pan Tomasz Borecki. Ale panie przewodniczący, jeżeli można, pan od razu ma sprawozdania z obu komisji. No, rozumiem, tak się go tak, tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Tak, tak. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Liczy 10 osób, są to Pękala Roman, przewodniczący, Borecki, Tomasz, wiceprzewodniczący, członkowie. Drzewiecki, Marek Filacki, Grzegorz Hałat, Władysław Kosteli, Szymon, Kula, Eugenia, Młynarska, Mazur, Alicja, Mytas, Maria, Asymowski, Jan. Następnie uchwałą nr 14 łamane przez 25 2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku Rada Gminy określiła plany pracy Komisji na 2015 rok, który przedstawiały się następująco. Plan Komisji Budżetu. Pierwszy punkt, opiniowanie projektu uchwały Rady Gminy. Drugi, uczestnictwo w procedurze autorytarnej za 2014 rok. Trzecie, prace nad statutem gminy Porąbka. Czwarty, analiza wniosków do zmiany studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania w gminie. Piąty, funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi. Szósty, informacja wójta gminy na temat ochrony przeciwpowodziowej w gminie. Siódmy, propozycje podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. Ósmy, prace nad budżetem i planem gospodarczym w gminie na 2016 rok. Plan pracy Komisji Kultury. Pierwsze, opiniowanie projektu uchwał Rady Gminy. Drugie, uczestnictwo w procedurze autoryzacyjnej za 2014 rok. Trzeci, stypendia dla młodzieży uzdolnionej. Czwarty, analiza funkcjonowania przedszkoli w gminie. Piąty, sprawa podstawowej służby zdrowia na terenie gminy. Szósty, propozycja podatków i opłat lokalnych 2016 rok. Siódmy, praca nad budżetem i planem gospodarczym gminy na 2016 rok. W okresie sprawozdawczym Komisja Budżetu oraz Komisja Kultury obradowały łącznie na 15 posiedzeniach, w tym 10 wspólnych, 3 posiedzenia Komisji Budżetu, 2 posiedzenia Komisji Kultury. Na wspólnych posiedzeniach komisje zajmowały się następującymi sprawami. Pierwsze, opiniowano projekty uchwał przygotowane pod obrady Rady Gminy. Drugie, wybrano wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu oraz Komisji Kultury. Omawiano. Przepraszam, usiądę sobie. Bardzo proszę. Omawiano. A. Propozycje na 2016 rok do planu gospodarczego gminy. 2. Wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023. 3. Budżetu gminy. B. Omawiano problematykę związaną ze szkodami, jakie wyrządza dzika zwierzyna na terenie gminy. C. Sprawy własnościowe działek nad drogami, pod drogami w Porąbce do Zniku. D. Skargi złożone na działalność wójta gminy. E. Korespondencję kierowaną do przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. E. Działalność statutowo-finansową ludowych klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Porąbka. Byli tu zaproszeni prezesi klubów. G. Sprawy podstawowej służby zdrowia na terenie gminy byli zaproszeni przedstawiciele Polimetu Porąbce i dyrektor miejskiego pogotowia ratunkowego. H. Funkcjonowanie przedszkoli w gminie zaproszone były panie dyrektorki szkół przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy. I kwestie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. J. Projekt apelu w sprawie rozpoczęcia budowy inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracji. Czwarty. Zapoznano się z informacją. A. W zakresie spraw związanych z odwodnieniem ulicy Królewskiej w Czańcu. B. Starosty powiatu bielskiego odnośnie przystąpienia do utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie transportu publicznego. C. Spółki AKWA na temat realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Porąbka w latach 2011-2015. D. Na temat ochrony przeciwpowodziowej w gminie. Punkt 5. Analizowano sprawy związane gospodarowanie mieniem komunalnym, zmierzy funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi, budową i finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w latach 2016-2020. Punkt 6. Podjęto inicjatywę włącznie włączenie się do akcji szkolnej na Paczku. Przepraszam,
Komisje na odrębnych posiedzeniach omawiały tematy dotyczące pierwsze, procedury absolutoryjnej za 2014 rok, oceniając wykonanie budżetu gminy oraz planu gospodarczego. Drugie, lokalnego transportu zbiorowego w gminie, w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele spółki PKS Bielsko-Biała, starosta Bielski. Trzecie, wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka oraz zmianę studium planu. Czwarte, wyłowania przedszkolnego gminy. Ponadto rozpatrzono pismo wojewody śląskiego w sprawie udzielania pomocy rodakom zamieszkałym na wschodnich terenach województwa ZRC. B. Prośbę Gminnego Ośrodka Świnnej o sfinansowanie nagród dla laureatów gminy Porąbka biorących udział w konkursie Mieszkam bez pisa. Niezrealizowanie zagadnienia dotyczącego prac nad projektem statutu gminy Porąbka jest powodem przedłożenia projektu uchwały w zakresie dostępnej oceny prawnej Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Komisje na tych posiedzeniach podjęły 87 opinii i wniosków w zakresie projektów uchwał przygotowanych pod obrady Rady oraz 9 wniosków, które wypracowane zostały podczas omawiania problematycznych kwestii. Z dokumentacją o przedmiotowym zakresie można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania przez Pana Przewodniczącego z pracy Komisji Rady? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Prosimy jeszcze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania na 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka z 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny Rady Gminy powołana została uchwałą nr 2 łamane przez 4 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 grudnia 2014 roku w następującym składzie. Hała Władysław Nadboczyk, Tomasz Pasynowski, Andrzej Sobiagata. Następnie uchwałą nr 2 łamane przez 5 łamane przez 2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 grudnia 2014 roku wybrano przewodniczącego komisji, który został pan Władysław Hała. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 roku ze swojej strony wybrała wiceprzewodniczącego oraz sekretarza komisji. Zostali wiceprzewodniczący komisji pan Andrzej Kasymowski, sekretarz komisji pan Tomasz Nadboczyk. Rada Gminy Porąbka uchwałą nr 4 łamane przez 24 łamane przez 2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku ustaliła na 2015 rok dla Komisji Rewizyjnej następujący plan kontroli. Marzec, kwiecień, kontrola procedury przetargowej przy wyborze wykonawcy na budowę kanalizacji na terenie gminy Porąbka. Maj, czerwiec, analiza wykonania budżetu gminy za rok 2014, wniosek w sprawie absolutorium dla budżetu. Wrzesień, październik, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014-2015, listopad, grudzień, kontrola remontu dróg na terenie gminy Porąbka. Wyżej wymieniony plan kontroli został wykonany przez Komisję Rewizyjną w 100%. Komisja odbyła w dniu 12 stycznia 2015 roku posiedzenie komisji, na którym wybrano wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji oraz wskazano propozycję do planu kontroli na 2015 rok. Dwa, cztery kontrole. W dniu 28 kwietnia 2015 roku przeprowadzono analizę wykonania budżetu gminy za 2014 rok, w ramach której a. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2014 rok, plany finansowe gminy, informację o stanie mienia komunalnego. B. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. C. Wystąpiono z wnioskiem do Rady Gminy Porąbka w sprawie udzielenia budżetowi gminy Porąbka absolutorium za 2014 rok. D. Wyżej wymieniony wniosek przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. A. W dniu 11 maja 2015 roku w zakresie procedury przetargowej przy wyborze wykonawcy na budowę kanalizacji na terenie gminy. 3. W dniu 10 listopada 2015 roku w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-2015. 4. W dniu 8 grudnia 2015 roku w zakresie remontu dróg na terenie gminy Porąbka.
W wyniku powyższych procedur kontrolnych Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do zakresu spraw objętych kontrolą, tudzież nie wydano zaleceń pokontrolnych. Sprawozdania z poszczególnych kontroli przed publikacją na sesjach dla publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania kontroli rewizyjnej z działalności za 2015 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Informacja wójta gminy na temat skali zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w 2015 roku. Panie wójcie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Jeżeli chodzi o umorzenia podatków od osób fizycznych, to w bieżącym roku do dnia sporządzenia informacji, to jest do dnia 15 grudnia 2015 roku pozytywnie zostało rozpatrzonych 69 podań, a ogólna kwota umorzeń podatkowych wraz z odsetkami wyniosła 11 663 zł i 80 groszy, łącznie to jest podatek rolny, leśny i od nieruchomości. I tak może powiem, jak to wygląda na poszczególne sołectwa. Wieś Bujaków to jest 2328 zł i 80 groszy, w tym jest 81 zł odsetek. Wieś Czaniec 5480 zł, w tym 189 zł odsetek. Wieś Chobiernice 1595 zł. Wieś Palonka 2260 zł, w tym jest 181 zł odsetek. Jeżeli chodzi o informację w sprawie umorzenia podatków osób prawnych, to w bieżącym roku do dnia sporządzenia informacji wójt gminy Porąbka nie dokonał umorzenia zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego osób prawnych. Jeżeli chodzi o informację w sprawie umorzenia podatków od środków transportowych, w roku bieżącym do dnia sporządzenia informacji, to jest do dnia 21 grudnia, nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zaległości z tytułu podatków od środków transportowych. Zatem nie zostały podjęte żadne czynności administracyjne w tym zakresie. To jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania w tej kwestii do pana wójta? Nie, rozumiem, że wszystko jest jasne. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Kto chciałby zabrać głos Państwa? Pan wójt, proszę, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o oznaczenia miejsc parkingowych, byliśmy wysłani do OBS-u, ale oczywiście jest takie pytanie, albo rzucanie na tę myślę, bo chyba jeżeli chodzi o jakieś tam reakcje, reaguje wtedy, jeżeli on ma ten interes. No dlatego proponuję, żebyśmy na naszym terenie to zrobili. No i tu się doczekamy. Trzeba popatrzeć, no ale jakieś miejsce tam zrobić to i wymalować, bo to nie jest problem, to trzeba wymalować sobie. Tylko że musi robić zrobione, żeby to było jakieś tam niedomówień. Ale radny będzie o prawdzie prezesa ponadmiał jeszcze powiedzieć. Z życzeniami. Pytał o trzeba, czy na tym miejscu to na piśmie. Odpowiemy na piśmie. Paweł mógłby to teraz powiedzieć, ale to myślę, że na piśmie. Dobrze, przepraszam panie wójcie, ale jeszcze dałem taką propozycję o tym chodniku, czy coś na ten. Będziemy myśleć na ulicy Wielka Puszcza. Proszę? To znaczy nie, no na pewno będziemy myśleć, jak się pojawią odpowiednie programy i się będzie można włożyć, to myśleć. No, wiadomo, że jest projekt, trzeba go dokończyć do tego domu w czasie dziesięcy, żeby ten chodnik istniał, no, bo jest tam bardzo potrzebny. Tego jak się. Myślę, że jakiś program się na pewno pojawił. Co prawda się to wszystko trochę rodzi w bólach, ale to jest ten właśnie funkcjonować. Pani radna Marta Tryzajonosz, to na piśmie odpowiem, jeżeli to te tematy, dobra? Jeżeli chodzi pan Czerniusz Filarski, pytał o ten sygnał, to był jakowy, to był taki przypadek, że myśmy wszystkich świętych poruszyli, żeby wysłali do naprawy tego sygnalizatora. Poruszyłem dyrektora, przyjechała firma brygada, okazało się, że sygnalizator działa poprawnie. To jest pewnie jakiś coś wada ukryta.
jeszcze dostali cokolwiek, już moi pracownicy nie ode mnie co trzeba bez uzasadnione wezwania jakieś tam do tego. Trzeba to rozumiem, że gromadzić materiał dowodowy. No trzeba jakiś materiał dowodowy. Poświęcimy dziennik lub dwa na obserwację. A być może, że sterownik jakoś się tam zachowuje, się umienia, ludzie, że nie potrafią. To różnie się zdarza, może być wilgoć gdzieś jakaś coś takiego i to się zaczyna wariować, nie? Także tak to wygląda na pięści. Myślę, że ja jeżeli coś jakiegoś się przydziało, to zaczęli zrebeliować się na pamięć, może dojść do poważnego wypadku. I bo muszę się coś nie roszczenia przyjąć. Także to był wszystkie jakieś też teraz. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Biedronkę, to byśmy też zgłaszali do Generalnej Dyrektywy Krajowej i Autostrad. Wtedy na miejscu przejechali, to powiedzieli, że to jest wszystko dobrze i mi się tam nie da nic zrobić. Chodziło o te, muszą być jakieś proporcje, że nie mogą wszędzie zrobić linii podwójnej, bo musi też być gdzieś ciągła, bo gdzieś można oczywiście, że trzeba by można było przejść. Tak określenie do tego. Dobrze, będę mówił, że pasy nie wjazdowy, wyjazdowy, tak jak mają spokój, ale tam jest. Tak, to właśnie by było bardzo fajnie, nie ciągło, wtedy bym miał obłożenie, można by przedać od strony czarnej. Tylko, że zgodnie z przepisami od pan dyrektor tłumaczy, że nie może być tam zadania ciągła, że samochody się muszą w jakimś przypadku wyczerpać. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy wyjaśnione wszystko zostało, szanowni państwo? To, co pan wypowiedział, będzie na piśmie wyjaśnione, to państwo otrzymacie oczywiście odpowiednią deklarację pisemnie. Jeżeli nie ma więcej uwag, to przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie protokołu z 12 sesji Rady Gminy Porąbka. Czy pan Władysław zapoznał się z protokołem? Tak. Bardzo proszę o postawienie wniosku. No, zapoznamy się z protokołem z 12 sesji Rady Gminy. Ale bardzo proszę o ciszę. Stwierdzam, że został on sporządzony zgodnie z przebiegiem 12 sesji. W związku z tym wnoszę o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 12 sesji Rady Gminy Porąbka? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski. Bardzo proszę. Kto z państwa chciałby zabrać głos w wniosku? Jeżeli nie, to w takim razie ja na początek zabiorę. Szanowni państwo, powiedziałem, że po zebraniu kwoty, którą żeśmy tutaj uzbierali na szlachetną paczkę, przekazaniu oczywiście wolontariuszom, będę się domagał, znaczy poprosiłem o informację zwrotną, na co te pieniążki poszły. Otrzymaliśmy tutaj informację pisemną, również podziękowanie. Pozwólcie, że ja nie przeczytam całości, bo o to zostałem poproszony, żeby je przeczytać. Nie jest długie, więc nie będę nudził. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W dniach 12-13 grudnia 2015 roku odbył się ogólnopolski finał 15 edycji Szlachetnej Paczki. Ogromnie się cieszymy, że w tym roku radni gminy Porąbka aktywnie włączyli się w działania Szlachetnej Paczki z rejonu Kęty. Byli darczyńcą dla wybranej rodziny i w ten sposób znacząco przyczynili się do sukcesu akcji. Szanowni państwo, radni wybrali 8-osobową rodzinę z gminy Porąbka i przygotowali dla niej paczki. Paczkę, w której znalazły się buty, 3 pary, oprócz tych 2 par, które zostały przekazane przez pana przewodniczącego, kurtka zimowa, spodnie, kołdra, poduszka i prześcieradło. Pozostałe kurtki przekazała rodzinie hurtownia odzieży sportowej z Buczkowic. Dlatego z przekazanych pieniędzy, po uzgodnieniu z rodziną, zakupiliśmy potrzebny im sprzęt AGD. Czajnik, blender, frytownicę, 2 garnki i suszarkę do bielizny. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele trudu wymaga bycie darczyńcą. Przygotowana przez państwa paczka w 100% spełniła oczekiwania i potrzeby rodziny. W imieniu swoim i wolontariuszy Szlachetnej Paczki serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Rodzina, dla której państwo przygotowali pomoc, chciała za naszym pośrednictwem przekazać podziękowania i życzenia. Oto one. Bardzo dziękujemy za otrzymane prezenty. Każdy z nich sprawił nam ogromną radość. Nie spodziewaliśmy się pomocy na tak dużą skalę. Jesteśmy wzruszeni. Chcielibyśmy złożyć państwu najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Koniec. Szanowni państwo radni, dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że również w przyszłym roku zechcecie państwo odmienić los kolejnej rodziny.
Z poważaniem podpisany lider rejonu Artur Bielec oraz Ilona Kula, wolontariusze Szlachetnej Paczki z rejonu Kęty. Szanowni Państwo, tutaj dołączone zostały również kserokopie rachunków, faktur za zakup. Jeżeli chcecie się zapoznać, to oczywiście one będą w Biurze Rady. Także dziękuję, ja na razie to będę. Kto z Państwa jeszcze w wolnych wnioskach chciałby zabrać głos? Pan starosta, bardzo proszę, Panie starosta. Dziękuję bardzo. Kilometr chodnika to milion. Tak by na skróty dzisiaj, to też trzeba wiedzieć.
związku z czym ten odcinek, który tędzimy do wielkiego, do czasu jesiennego, jak najbardziej potrzebny, ale to też musi na ten program poczekać. Mając na uwadze, oczywiście, już nie, bo tam mam jednostkę, do której jeżdżam i wiem, co się dzieje na tej drodze. Natomiast, proszę Państwa, na tej drodze, szczególnie tymi unijnymi. Nie jesteście już członkiem grupy rybackiej, straszna to szkoda, bo tam było ciekawych pieniędzy trochę. Natomiast może się uda tej lokalnego działania, no zobaczymy, jak to się da jeszcze też podsupować, bo też te założenia trwają i też to jest takie gdybanie o przyszłości. Ja Wam bardzo gratuluję tego dzisiejszego głosowania nad budżetem, choć chcę Wam powiedzieć, my mamy lada moment również przed sobą i tak naprawdę głosujemy nad czymś, o czym nie wiemy, co będzie za dwa tygodnie, już jest one za trzy tygodnie. Jak wiecie, decyzja o likwidacji gimnazjum jest podjęta. Idzie. Kwota wolna od podatku jest podjęta. Idzie. To są pieniądze, które ja mam życzę jak najbardziej zgody. U siebie też sobie tego życzę. Szacujemy w powiecie, że jeżeli by się tak stało, to w ciągu roku gmina też będzie miała 2-3 miliony niedoborów finansowych, jeśli chodzi o PIT. Macie na trochę wyższym poziomie jak powiat. Jak powiat. Proszę. CIT też macie? CIT też ma. Mamy CIT też malutki, bo z tego żyje marszałek województwa, jego dopiero położą. CIT, jeżeli już jest tylko marszałek w większości, tak tam będzie w ogóle problem. I jak to się stanie, powiat straci około 5 milionów. Nie wiem, co by powiem Wam. No, głosujemy, bo trzeba czegoś żyć od 1 stycznia. Prawda jest taka, że likwidacja dzisiaj nawet słyszę od burmistrza, chwila powiedz, mieliśmy do południa konwent, że nawet likwidacja tych godzin karcianych, o których pewnie nauczyciele wiedzą, o czym mówię, spowoduje wśród nas wszystkich, ja też mieszkańcem tej gminy jestem przecież, wiele różnego myślenia, ponieważ prawa nabyte, które spowodowały, że to się jakoś rozwinęło i działa, nagle ktoś to zamknie, bo źle, bo inaczej to postrzega, spowoduje, że niestety może mieć problem, bo no bo co zrobić, nie? Zafinansować, sfinansować, a sfinansować nie można tylko z dowodu własnych, których, przepraszam bardzo, no, po prostu nie będzie. No jest to problem, który się nam rodzi bardzo, bardzo. Do tego chcę Wam powiedzieć, dochodzi Służba Zdrowia. Będziemy tutaj mieli wtedy dyskusję na temat tego też. Nie będzie kontraktowania w tym roku, tak przynajmniej rząd zapowiedział również likwidację Funduszu Zdrowia i bardzo dobrze, bo akurat z tym też się do końca zgadzam. Tylko nie mamy nic, żadnej wiedzy, co będzie w zamian. Tutaj pan dyrektor Waligora ma parę rzeczy jeszcze na chwilę powie na temat tego, co się dzieje w szpitalu, bo to jest ważne. I samym pogotowiu, w wyniku chociażby dzisiejszego, myślę, jakiegoś takiego sporu pomiędzy szpitalem wojewódzkim, a niestety nami i pogotowiem. Na szczęście, wiecie, no, chyba dużo szczęścia też mamy, że udało się nam tutaj naprawdę duże jego założenia i zamierzenia, że mamy tą karetkę stacjonującą tutaj w Kopiernicach, gdzie się to udało i tutaj do Adama, który koło tego chodził tyle czasu, no, naprawdę tego nikt nie wiedział, że tak będzie. A dzisiaj wychodzi na to, że jak przegramy konkurs, to Jasienica będzie dziś dopiero co najmniej przyjęcie do szpitala wojewódzkiego. Mam coś więcej powiedzieć? Nikomu tego nie życzę. Żeby się tam stali po 8 godzin, a tak to idzie, bo niektórzy chcą SOR-y, czyli szpitalne oddziały ratunkowe, dofinansować. Więc są to rzeczy naprawdę nieprawdopodobne, a jednak są. I ci je dostrzegają, czy postrzegają najbardziej ci, którzy są najbliżej tych wydarzeń, ale nie daj Boże chorują, czy jeszcze mają inne problemy, no wtedy się zaczynają rzeczy, których sami nie do końca rozumiemy, a trochę szczęścia nam pomaga, że tak to działa. Mam nadzieję, że już się w końcu udało te sprawy komisariatu, żeby też załatwić, ponieważ jak wiecie, powiat tą sprawę też przy siebie podjął. Ze środków, które mieliśmy przekazać do policji, powinno być w części również sfinansowane te sprawy pomiędzy policją a państwem. I też pewnie, że tak powiem, komplet tych działań kończymy. Natomiast udało się jeszcze w wyniku tych działań, będzie budowany komisariat w Szczyrku. Nas to może nie interesuje, ale to są właśnie pokłosia tych działań. Będzie to ostatni nowy budowany, jest podjęta decyzja w tej sprawie, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa i przynajmniej tego, co się dzieje w tej chwili powieści mojej osoby. Bardzo ważna, bardzo znacząca kwestia. Dostanę, jeżeli chodzi o pracę policjantów, naprawdę się bardzo poprawia. O jakości pracy zawsze będziemy rozmawiać, tak? Ale to jest zupełnie inna sprawa. Drodzy Państwo, myślę, że również jeżeli chodzi o sprawę przyszłości dróg, coś się udało, pewnie mieszkańcy Czańca tam zauważają pewne i remonty i rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Tak to zostało ostatnio określone i udało się. Natomiast na najbliższy czas, myślę, ten pierwszy kwartał pokaże wiele, bo będą spotkania na pewno, jeżeli chodzi o marszałka województwa co do pieniędzy unijnych. Nie wiem, czy wiecie, jest pomysł przesunięcia środków unijnych na marszałka do wojewody.
Nie będę tutaj mówił o sprawach politycznych, bo to jest osobna kwestia, natomiast to jest kwestia ostatnich 2-3 dni. Byliśmy wczoraj też i u dyrektorów takich w województwie i to może nabiera mocnego tempa. Co tam ma zmienić, nie wiem. Natomiast oczywiście spowoduje komplikacje dla nas, bo to oczywiście kolejna komplikacja i zagmatwanie naboru środków, oczywiście ich wydatkowania i spraw kontrolnych, które się z tym wiążą, no bo jak to rozstrzygać, wojewoda do tego na dzień dzisiejszy był nieprzygotowany, chociaż tam część środków tych transgranicznych u niego była rozliczana, ale to jest, wiecie, to jest problem do tego, co się wydaje dzisiaj. No więc oczywiście to nas znowu może zatrzymać, mamy rok 2015, 2016, do 2020 jest koniec środków unijnych i potem są 3 lata tak zwana, czy 2 teraz idzie, nawet nie pamiętam, kwestia rozliczenia, czyli można jeszcze coś skończyć i rozliczać. A więc robi się nieciekawe patrząc z punktu widzenia tych środków, które chcielibyśmy tutaj wykorzystać, a chcę powiedzieć, że z gminami zabiegamy bardzo poważnie i mamy to też lekko obiecane, że może by się udało załatwić dla naszych gmin kompleksowo oczywiście sprawy związane z odwodnieniem różnego rodzaju oczywiście cieków, dróg, tych cieków, które są dzisiaj niczyją własnością. Jak wiecie, ten projekt prawa wodnego, który był, poszedł do kosza, a więc stało tak, jak było po staremu. Marszałek, prawda, zawały, środek jest rządu. Ale w międzyczasie, jak zależy się, jak jest kryzys, tak musimy reagować, więc dalej się nic nie zmieniło. Jest tak jak po terenu, jak żeśmy to kiedyś w Kobiernicach rozmawiali przy okazji wizyty pana premiera Tuska wtedy. Nic kompletnie od tego czasu, 8 lat prawie, troszeczkę, nie, 6, się nie zmienia. Drodzy Państwo, żeby tutaj nie nadużywać, pozwólcie, że złożę z tego miejsca w imieniu samorządu powiatu i swoim własnym wam jak najlepsze życzenia radosnych, spokojnych, jak to możliwe, oczywiście spokojnych i błogosławionych świąt wam życzę. Życzę, aby ta Boża Dziecina, która na szczęście przychodzi i do stołu ludzi zaprasza, na szczęście tak raz w roku jest, obdarzyła was miłością i obdarzyła was radością, nadzieją, przede wszystkim tymi wszystkimi potrzebnymi nam cechami, które się wiążą z cierpliwością i z umiejętnością rozmowy. Szczególnie to wam mówię, bo łatwych spraw pewnie już nie będzie. A trzeba umieć rozmawiać ze wszystkimi, żeby jednak te sprawy, które powodują, że jesteśmy każdy na swojej jakiejś tam pozycji radnych, zresztą przede wszystkim umieli na naszych mieszkańców załatwiać. Tego wam życzę na nadchodzące święta i na cały nadchodzący rok. Dla was, waszych rodzin, współpracowników wszystkich i poprzez was na ręce wszystkich tych, którymi się tam spotykamy i te sprawy oczywiście postrzegamy. Jeszcze raz na wasze życzenia. Dzięki za dzisiejsze głosowanie, dzięki za te sprawy, które się wiążą z budżetem. Myślę, że o przyszłości będziemy mówić później. Takie przypomnienie pan starosie. Tylko przypomnienie? Przypomnienie, bo coś tam zapominał o obietnicach ulicy tradycyjnej, chodniku, przedłużenie. Też to pan kiedyś wspominał, że trzeba będzie robić, a na razie cisza. Tradycyjna. Jest takie sołectwo Kobiernice, panie starosie. Jest ulica tradycyjna. Tradycyjna. Chcę powiedzieć, wiem lepiej, jakby się wydawało. Panie starosie, ja jeszcze jedno pytanie, bo musi pan czekać. Mam już wszystko jest zawodna, wolno, czaniec. Posłuchajcie, moje mantra na dzień dzisiejszy. Jak widzicie, co się dzieje w Kozach, w końcu budują. To trwało 4 lata wojny, strasznej wojny z generalną dyrekcją. Ja nie wiem nawet skąd się środki znalazły. Miało być remontowane, żebyście wiedzieli, teraz jeszcze rondo w Kobiernicach. Z tych pieniędzy, które robią w Kozach, przełożyli te pieniądze, żeby skończyć Kozy. I chwała Bogu, niech skończą. Jak wiecie, żeby to zrobić, dwoje dzieci zginęło. Co wam mam powiedzieć więcej? Oby tak nie było o tych rzeczach, które wy tu mówicie, przy okazji też dróg, szczególnie krajowych, bo tam się muszą mówić o tym światło, ale tego nie znam, to trzeba ich ruszyć tą mocno, bo oni tak się jadą, że zobaczą, że się nic nie dzieje, zamiast to wymienić w tej chwili, bo to kosztuje najmniej, jeżeli chodzi o wymianę, to potem oczywiście potrzeba nieszczęścia, żeby ktoś doszedł do wniosku, że jednak złośliwość rzeczy martwych jest dzisiejszym codziennością, prawda? Musimy to poruszyć mocno. Proszę Państwa, z czańcem jest tak na dzień dzisiejszy. Jesteśmy poomawiani na początku roku już w ministerstwie, ponieważ jak wiecie, idzie zmiana ustawy o pracownikach cywilnych, a więc wszyscy dyrektorzy, którzy są do tej pory dyrektorami nie będą. To na których posiedzeniu następnym będzie zrobione. No to ich mnie nie ocenia, proszę Państwa, tak jest. I ten dyrektor, który dzisiaj jest nawet zaangażowany i chciałby pomóc dyrektorem nie będzie. Mamy tą sprawę już lekko wypowiedzianą, przemyślaną przez pana ministra Adam, czy chyba tak się nazywa. Osobiście go nie znam, ale sprawa jest u niego. I mamy się widzieć w pierwszej dekadzie w ministerstwie i nie odpuścimy czeńca. Wiecie, pomysł jest dzisiaj taki, generalna dyrekcja chce nam światła zrobić.
Napisałem im pismo, że jak to zrobią, no to pewnie wszyscy będziemy protestować, bo to są po prostu cyrki. No świat tam niczego nie załatwią. Szczególnie, że jak... Korki pod rąk. Ale wiecie, tam jest kwestia, już to mówiłem wielokrotnie, od mostu jadą w stronę Kęg, tą drogę trzeba wyprostować w kierunku naszych dróg powiatowych. Żeby to rondo zrobić pomiędzy obecną krajówką, a obecnymi drogami powiatowymi. Ta skorupki i ta, która jedzie od Czańca. Po to, żeby było bezpiecznie tym dzieciom, które chodzą do Kobiernic, do szkoły przejść tam, nawet nie mają przejścia. No i wiecie, no ma to kosztować jakieś tam pieniądze. Ja wiem, że dla dyrekcji, no już o tym mówię, dla dyrekcji generalnej, jak to jest 40-50 milionów, to jest najlepsza robota. Bo 10 to się nie opłaca, szkoda się budzić. No i tak jest na dzień dzisiejszy. Myślę, że w końcu początkiem roku czy pierwszym kwartale rozstrzygnie traktat. Na tym zależy nie tylko mi, zresztą wielu ludzi koło tego chodzi dzisiaj. Obiecują remont, mam nadzieję, tak się już stanie, panie Adamie, że w końcu remont ronda w Kobiernicach na przyszły rok nagle zostanie ruszyć w wyniku tych działań, które są w Kozach. No i kolejne rondo musi być. To rondo nie możemy odpuścić i pewnie może być taka sytuacja, że was będę prosił również o to, żeby stworzyć może w pierwszym kwartale, jak się nie dogadamy, gdzieś tam uchwałę. Jednej rady wypowiedzi zrobimy na pewno, drugą może dołożymy kozy do tego, jak trzeba będzie, po to, żeby oni w końcu zauważyli, że temat jest nie chcieństwem, tylko po prostu koniecznością. No bo tak to tak na razie dzisiejszy wynika, szczególnie jak patrzymy po ruchu, który tam dzisiaj jeździ. Ja wiem, co się działo z drogą, gdy tylko przez porąbkę puścili ten ruch. Każdy z nas wie dokładnie, jak to jest. A co dopiero mówiąc o tym, że tam dzieci mają przyjść do szkoły, wożą je samochodami, no bo żaden zawód ten dyska nie puścił, żeby można było iść na nogach, prawda? Także tutaj absolutnie temat nie umarł, no trzeba poczekać te chwilę jeszcze, bo no, wszystko się musi przekształcić. Jeszcze raz przy tej drodze krajowej, pamiętam, chodnik w prawą stroną ulicy Krakowskiej. Tam się buduje, że sobie... No oczywiście to nie ważne, natomiast wolałbym ruszyć już to rondo, bo no, ono załatwia wiele problemów dzisiaj, to ronda. Tutaj no, będziemy cały czas pukać, bo tego do nich możemy pukać. Ale jeśli pozwolicie, bym bardzo prosił pana dyrektora. Bardzo proszę, panie dyrektor. Dzień dobry, panie burmistrzu. Może nie tak pesymistycznie, jak to powiedział pan starosta, ale powiem tak krótko. We wrześniu 2014 roku, jak pamiętacie, jak powstawała nocna opieka, wyprowadziliśmy jakby jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na nasz teren. Dzisiaj, tak może nieładnie powiem, dzisiaj jest sytuacja taka, że czymś pomysłem, bo nie wiadomo na dzień dzisiejszy, czyim ostatniego listopada z obszaru Bysko-Biała Jasienica, bo tak był obszar, została mi wypowiedziana umowa na nocną świąteczną na terenie miasta Bielska-Biała. Ja państwu powiem tylko, jak byłem w tamtym roku u was na rozpocznie sesji, mówiłem, że 1000 osób skorzystało z tej nocnej świątecznej. Dzisiaj na koniec roku 2015 4800 osób już skorzystało w trakcie funkcjonowania tego zadania. Dzisiaj stoimy przed takim faktem, że najprawdopodobniej no, trwa postępowanie konkursowe. Ktoś sobie wpadł na genialny pomysł, żeby to, co znajdowało się dzisiaj w Bielskim Pogotowiu na Emilii Plater, czyli cztery zespoły lekarsko-pielęgniarskie, lekarz-pediatra, zlikwidować i przenieść to wszystko do struktur szpitala wojewódzkiego. Wyobrażacie sobie, co będzie się działo z pacjentami, jak to będzie wyglądało. Nie ma żadnej racjonalności w tym podjętej decyzji. Jadąc tu dzisiaj do was, nawet dostałem informację, że konkurs miał się zakończyć do końca roku. Konkurs nie zakończy się do końca roku, nagle zostaje przedłużony o miesiąc. My ze swojej strony, to znaczy się jako, nawet jako mieszkaniec patrząc, nie jako dyrektor, bo tu już nie można patrzeć tymi kategoriami, dlatego że w Bielsku-Białej w jednym roku, na dzień dzisiejszy, zostało przyjęte 32 tysiące ludzi. W 12 miesiącach do dnia dzisiejszego. I te 32 tysiące ludzi ma nagle zostać przeniesione w strukturę szpitala wojewódzkiego od 1 marca 2015. Także 16. Tak to ma wyglądać. Nocna świąteczna na dzień dzisiejszy, jeżeli nikt nic nie wymyśli, na tą chwilę, na rok 2016 w miejscowości Kobiernice, Czechowice i Szczyrk, czyli mówiąc brzydko, część powiatu zabezpieczone mamy.
Natomiast powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego, co będzie działo się, jeżeli chodzi o Bielsko. Jeżeli jeszcze w tym wszystkim powiem tak, to powiedziałem panu prezydentowi, nie zmądrzeje też ta druga strona, bo ta druga strona, pan dyrektor szpitala wojewódzkiego zachłysnął się nie wiadomo czym. Nie widzi tego, co dzieje się na Sorowskiej Izbie Przyjęć, gdzie pacjenci czekają po kilka godzin w kolejce. Nagle zachłysnął się kontraktem, który nie jest kontraktem dochodowym, na normalne, proste funkcjonowanie. To nie jest kontrakt, który... Inaczej, gdzie w publicznej służbie zdrowia mamy w ogóle rozmawiać o opłacalności, prawda? Szpital, który na dzień dzisiejszy ma zadłużenie na ten dzień 62 miliony złotych, pcha się w kolejne zadłużenie. No ale to jest ta gorsza rzecz. Ta lepsza rzecz, jeszcze nieoficjalnie, ale już na karetce, od tamtego tygodnia urządzenie, które was informowałem, że zostało zakupione przez gminę Kotli i Dynamowice, sfinansowane, tak jak powiedziałem, dokładnie dopłaciliśmy do tego 8 tysięcy złotych po przetargu. Gmina Wilanowice i Kozy po 20 tysięcy złotych. Urządzenie do kompresacji klatki piersiowej, co panowie strażacy przy dwóch dużych akcjach widzieli, jak to urządzenie działa, jakie są tego efekty. Już w karetce w Pisarzowicach znajduje się. Także jest już ono użyteczności. Tyle ze swojej strony. Chciałbym państwu życzyć zdrowych, wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. A ten, kto to wymyślił, to oni się zastanowili na tym? Ale normalnie aż mnie znuszcie, bo już miałem potrzeby kilka razy na tej Izbie w wojewódzkim szpitalu wyjść, no to przecież jest nieporozumienie. Państwo, wybaczcie, bo ja też jeszcze nie powiedziałem, a to też już nie chcę dłuższego czasu nadużywać. Ale proszę, proszę państwa. Proszę państwa, no słynny PKS, który jest waszym ulubionym. Chcę powiedzieć wam tak. Wiem, że związek między gminy was nie interesuje i to oczywista rzecz, to jest dla mnie zrozumiała sprawa. Natomiast chcę wam powiedzieć, to co ja tak mówiłem, rok 2017 idzie pierwszy styczeń, nieuboga nie idzie. Jeśli konwent wójtów, tak naprawdę 5 wójtów reprezentują oczywiście swoje samorządy. Ze związku trzech jeszcze zadaję pytania, które mają być pytania nie po to, żeby to jeszcze przedłużyć. Ale tak naprawdę myślę, że 7-8 jest takich, którzy do związku przystąpią. I te ja nie odpuszczę związku międzygminnego, bo ja już nie chcę się przed wami tłumaczyć. Nie chcą mówić wam, dlaczego jest tego nie inaczej. Niech sobie związek to weźmie na swój garnuszek i niech dyrektor, czy kto tam będzie wybrany, czy prezes przyjdzie i będzie mówił, dlaczego tak musi być, a nie inaczej. Żebyście zrozumieli, bo nikt nie rozumie, że to był naprawdę cud od Boga, że nam udało dostać tę akcję PKS-u. I proszę państwa, powiat bielski przez te 7 lat dopłacił już 10 milionów do funkcjonowania PKS-u. 4200 kosztowały 35 nowych autobusów. 4200 nasz udział. Nasz udział po 2 miliony. Ten rok się kończy, że dopłacamy do PKS-u 1,5 miliona złotych. Żeby mógł PKS przyjechać do Porąbki, to jedzie część przez Bielsko, prawda? Za każdą linię przejeżdżającą przez Bielsko płaci powiat. Dopiero w Kozach za Kozy płacą za Kozy, za siebie wypłacicie za siebie i tak to jest. Czy tego jest dużo, czy tego jest mało, nie oceniać. To jest pytanie do państwa, nie do mnie, jak on ma funkcjonować. Chcieliśmy zrobić małą restrukturyzację, jak wiecie, w Kozuniku, widzieliście, co się działo. Dzisiaj tu mam wiedzę, że znowu jakiś proces, bo tam wywiesili już część ulotek, że będzie inaczej jeździł. Krańcy się już dzieją cuda. 30 osób na miesiąc jedzie. W ogóle Czarniczanin jest niezasadny, żeby jeździć. Nie gniewajcie się, że wam to mówię. Niezasadny. Niezasadny. Trzeba do tego podejść zupełnie inaczej. Ale poczekamy na pierwszy dzień 2017. Mówię o tym dlatego, że być może przy okazji dni prywatnych będzie można ten problem rozwiązać. Niech sobie jeżdżą, jeżeli to są linie dla nich rentowne, to w takim razie wasza gmina nie będzie płacić w ogóle za te kursy. Jednak niemniej chcę wam powiedzieć, że komunikacji publicznej się pozbyć po prostu nie da. Dzisiaj dużo uzależniamy od tego, co się stanie w Czernichowie. Tego wam też nie muszę mówić, bo jest tam problem finansowy. Dzisiaj się dowiaduje, że ze 120 tysięcy, które chciał wójt dać, myśmy tego nie chcieli przyjąć i powiedzieć, że musimy zejść z linii. Dzisiaj mam wiedzę, że jednak daje 220, czyli robimy szkielet. Po co? Po prostu, żeby coś jeździło dzieci do szkoły, ze szkoły do pracy i z pracy. I tyle będzie. Część tych autobusów pojedzie przez Kozumnik i załatwi nam trochę problem kolejnych kursów, może trochę zbędnych,
Bo nikt nas nie chce zrozumieć, że wszystkie te nasze autobusy, czy jedzie do Kęt, czy jedzie do Czańca, czy jedzie na Kozłownik, czy do Czernichowa, one przejeżdżają wszystkie przez kozy. I za wszystkie te linie, do tej pory nie miałem nigdy problemu z kozami, płacili i powiedzieli stop, więcej płacić nie będę. Byłem tam parę dni temu na sesji. Ustalone jest, że jak robimy tą minimalną restrukturyzację z Kozłownikiem i z Czernichowem, no to jeszcze ten rok przetrwamy, potem trzeba to ułożyć na Nowej Krocki. Tego się nie da ułożyć na Nowej Krocki, proszę Państwa, ponieważ gmina ma obowiązek, jest to zadanie gminy, płacić za swoje, czyli za jazdę po swoim terenie. Że można było z gminy Porąbki dowiedzieć do Bielska na przykład, to musi być związek między gminy, bo co zrobicie z przejazdem przez kozy? Zakładając, że do nich założycie. Do dzisiaj to załatwia PKS w takiej strukturze, jak jest. Stąd ten związek jest potrzebny. Oczywiście, że władze związku będą z wami negocjować, będą tłumaczyć, to trzeba, to jest normalna rzecz. Ja chciałem powiedzieć, że od 1 stycznia 2017, na szczęście, ja się z tego bardzo cieszę, nie wiem, jeszcze będę, ale tak ma być, starosta Bielski będzie wydawał zgody i już nie żaden marszałek, ani Małopolski, ani Śląski, ani prezydent miasta, żebyście wiedzieli. Od 1 stycznia w końcu chodzi jedna ustawa, jaka jest, to jest trudno, ale to będzie decyzja starosty, więc będziemy się sądzić wszystkim. To oczywiście wszystko trafi do sądu, bo nie jeżdżą. Na pewno w ramach związku chciałbym prowadzić przede wszystkim kontrolę. Rozkład jazdy jest świętością, proszę Państwa. Rozkład jazdy, który jest nieprzestrzegany. W związku z czym myślę, że powiat nie upadnie z tego tytułu, jak kupimy kamerę i kupimy i weźmy dwóch pracowników, jest ich dość, jest studentów, którzy mogą się tym zająć i będziemy nagrywać dzień i noc. Dzień i noc, proszę Państwa, bez przerwy. Nie tak, że to jakieś dwa tygodnie czy tygodnie. Dzień i noc. Aż wychwycimy tych, którzy udają, że jeżdżą, którzy są niesolidni. I wtedy do jakiegoś konsensusu, znaczy to nas zapędzi w końcu do jednego stołu. Tak, to jest na całym świecie. Ale na dzień dzisiejszy jest wolna Amerykanka. Działają dwie ustawy. Nie ma żadnych prawideł kontrolnych, żadnych. U marszałka województwa niedawno mieliśmy konwent. Przyjeżdżają starostowie z Polski, bo nie przyjęli PKS-u. Mają problem, którego my nie mamy. My dzisiaj się kłócimy, ile mamy dać, czy w ogóle ma PKS jeździć. Tam nikt nie jeździ, musi zacząć jeździć. I nie mają PKS-u, bo został sprzedany. No i tak jest w wielu przypadkach. W związku z tym chcę Wam podziękować za to, że to rozumiecie, że przy tej chudej zgodzie, no i chwała Bogu, że w chudej zgodzie jakoś sobie dajemy rady. Aczkolwiek jest to problem, który nam po 2017 na pewno, po 2016, czyli 2017 roku przyjdzie mocno. Ja bym chciał, aby do końca przyszłego roku związek gminny, międzygminny powstał. Jak nie powstał do końca czerwca, tak jak to mówię, przynajmniej urzędnicy mówią, to potem rok musimy go ogłosić w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Nie u nas, tylko musi w Brukseli wisieć. I dopiero od lipca, powiedzmy 2017, będzie mógł zafunkcjonować. Do tego czasu musimy to wszystko przeżyć i musimy się dowiedzieć, jak to ma funkcjonować. Mnie się wydaje, wiecie, mając na uwadze będzie 400 MZK w Kętach, nie wiemy. Przemyślcie to, bo to nie jest kwestia, że ja chcę zburzyć, ale wydaje mi się tak zupełnie logicznie. Gdyby MZK, skoro tak dużo kasy płacicie, gdyby jeździł, załatwiał komunikację po gminie i w jakiś punkt przesiadkowy tych naszą młodzież, tych pracowników jadących ludzi zwoził, to jadłoby jeden, czy dwa autobusy, czy trzy autobusy do tego Bielska z całą resztą. Podobno niezjadliwe. A chcę Wam powiedzieć, te punkty przesiadkowe na świecie funkcjonują. To nie jest u nas tak, tylko u nas to jest takie czynstwo. Dlatego się da ludzi nauczyć, przyzwyczaić. Wszystko polega na punktualności. Podstawowa rzecz, więc tego się musimy nauczyć. Musimy nauczyć przewodników. Mieli tutaj Pan Wójt zrobił spotkanie również ze spółką Waszą tutaj, którą jesteście współwłaścicielem. To Pan Prezes, oczywiście na początku wszystko się nie da zrobić, potem żeśmy zaczęli, tak powiem, się trochę przekamarzać, no więc jest to możliwe, tylko że nikt nie wie jak. No więc jak nie będzie woli, to ja Wam tylko powiedziałem. A byłoby to dla Was tanio i tanio dla całej reszty, myślę również o kozach. Bo kozy też tak długo wyciągną. Na razie płacą tak prawie 250 tysięcy i tego dlatego, że jeździ ileś kursów przez nich, na przykład do Czernichowa, czy do Czańca, czy do Porąbki, a nie muszą wszystkie jeździć, bo oni by mieli załatwiony problem na przykład połową kursów. To jest oczywiste, prawda? No i to też trzeba rozumieć. I wiecie, w tym środku gdzieś tam funkcjonuje ja, na razie chwała Bogu, że oni to wszystko jakoś składają, układają i da się rozmawiać, ale ten czas się skończy. I nie chciałbym, żeby dotrwać takich czasów, że Rada Powiatu w tym powie, nie ma innego wyjścia, nie ma zgody sprzedać PKS. Co Wam powiedzieć, że to jest najmniejszy problem. Jako zorganizowane przedsiębiorstwo nabywców jeszcze 7 hektarów w centrum miasta, proszę Państwa, to żaden problem nie jest, tylko będziemy żałować potem pewnie wszyscy potem wspólnie tego czasu, który można było różne warianty rozpatrywać, mówić o tym, że jakichś naszych mieszkańców trzeba jakoś dowieść i wymyślić w ten sposób.
No może jeszcze nie zapadła chwila, żebyśmy akurat to coś wymyślili, to co jest sensowne i rozsądne. No ale ona musi zapaść. I myślę, że to jest taki ukłon dla nas wszystkich, też do przemyślenia na święta. Dziękuję bardzo. Pana do sobie zabrać głos, proszę. Ja chciałem serdecznie podziękować Radzie Gminy Strażaków, całej gminy za wspieranie dotychczasowe. Jest to wielka pomoc jednak dla ludzi straży pożarnych. No ale jak widać jesteśmy bardzo potrzebni. W tej chwili jest jakiś poważny wypadek na rundzie. Zakreślona osoba, tam wszystkie służby są. O, już. Także widzicie, no jest to jednak pomoc i ratownictwa i wszystkich strażaków. Szybka, natychmiastowa, bo jednak jednostki zbieg skazani dojadą, no to już jest to pozamiatane. Także bardzo dziękuję za to czasowe wsparcie od ludzi straży pożarnych. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Jeżeli to pozwolicie, to jeszcze ja na chwilę zabiorę głos. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że warto było wspomnieć tutaj, bo pewnie nasi radni z Bujakowa o tym nie powiedzą przez skromność, że odbył się w minioną niedzielę pierwszy bujakowski jarmark bożonarodzeniowy. Chyba dobrze powiedziałem, tak? Dobrze. Cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem. Sporo z nas tutaj obecnych było na tym jarmarku. Rzeczywiście można było i dobrze zjeść, i no, kupić już mi się nie udało, bo trochę późno przyjechałem. Ani losu, ani żadnych regionalnych, prawda, wyrobów, ale to znaczy tylko świadczy o tym, że cieszyły się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Z tego co wiem, to Pani Sąd już planuje kolejne. Ale kropówka była. Rozmawiałem, tak, tak, no właśnie. Także Szanowni Państwo, myślę, że świetna inicjatywa i cieszę się, że Bujaków się ruszył, tak powiem, że coś też tam się zaczęło dziać. Także fajna inicjatywa naprawdę, bardzo chciałem podziękować za to, bo ja mnie to bardzo odpowiadało, także jeżeli mogę swoją opinię wyrazić. I korzystając z tego, że jestem, Szanowni Państwo, przy głosie, pozwólcie, że podziękuję Wam za ten rok wspólnej pracy, za to, że mogliśmy się spotykać tak naprawdę przy różnych okazjach, w różnych sytuacjach, w różnych prawda, okolicznościach. Podobno każde spotkanie z drugim człowiekiem ubogaca, także dziękuję Wam za to, że jestem bogatszy. I pozwólcie, że złożę Wam jeszcze na koniec, ponieważ to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku. W takim gronie oczywiście najserdeczniejsze życzenia rodzinnych świąt, spędzonych właśnie z najbliższymi, bo to są takie święta. Przy rodzinnym stole, spokoju, radości, znalezienia chwili na to, żeby również odpocząć przed kolejnym rokiem pracy. Myślę, że tyle. Serdecznie Państwu dziękuję za to wszystko. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A ponieważ to był ostatni punkt w związku z wyczerpaniem porządku, a jeszcze Pan bym chciał zapytać. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak wszyscy po świętach, to ja też chciałem podziękować za rok pracy. Myślę, że trudno, bo w tym roku realizowaliśmy bardzo dużo projektów i to czasy niektóre były tak szybkie, że aż niewyobrażalne, że to się da zrobić w takich terminach. Ale na szczęście wszystko to dzięki Wam również, że podjęliście stosowne uchwały do tego, żebyśmy to mogli finansować i się ewentualnie składać wnioski. Udało się wszystko. Jesteśmy po kontrolach. Żadna kara nas nie dotknęła, także tutaj moi pracownicy stanęli na wysokości zadania, jeżeli chodzi o prowadzenie tych projektów, którym również tu z tego miejsca dziękuję. No i z optymizmem możemy patrzeć na przyszły rok, bo rok się kończy. Pieniądze, które nam te wszystkie instytucje finansujące zalegały, spływają jak no, praktycznie prawdopodobnie nie będziemy mieć żadnych zaległości na koniec roku, także jakoś się to zaczyna wszystko dopinać i tutaj również moim się zaczęło się na to, że dziękuję. Życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, optymizmu, wizji przyszłości. Myślę, że może nie będzie tak źle, jak się to wszystko zaczyna, bo to się dobrze kończy. Także może to wszystko się ułoży i będziemy mogli spokojnie patrzeć z optymizmem w przyszłość. I tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze przywiozłem kalendarze, także
chciał coś zabrać, to bardzo proszę, są jeszcze. Szanowni Państwo, ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli czas, żeby się spotkać na tej ostatniej naszej sesji, takiej trochę już świątecznej, a może rzeczywiście świątecznej. I moi drodzy, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 13. sesję Rady Gminy Porąbka i zapraszam Państwa.